Słuchajcie, nadarzyła się fantastyczna okazja, mianowicie jeden z moich kolegów, Szymek, nabył sobie nowe autko, tak zwany cukiereczek, czyli Mini Coopera. No i postanowiłem zrobić mu prezent z tej okazji i nagrać mu ten samochód. Myślę, że fajna sprawa. Lataliśmy trzema dronami, pięciocalowym dronem Nazgul 5 z kamerą GoPro Hero 12. Lataliśmy też 2,5-calowym Cineupem Pavo 25 z kamerą Action 4, ale także lataliśmy R3S na obiektywie tym zoom, czyli medium telefoto 70 mm. Fajna sesja, trochę wiecznie było, oczywiście krótko, bo już słońce jest nisko, ale jestem ogólnie zadowolony. Starałem się latać odważnie, oczywiście nie było widać wszystkich gałęzi. W goglach Integra też nie lata mi się super, ale radzę sobie jak tylko mogę. Uważam, że to są całkiem przyzwoite ujęcia jak na godzinną, szybką sesję, do tego wiało, a też kondycja dróg nie była najlepsza, bo w wielu miejscach były dziury. Szymek mnie też czasami rzucał na zakrętach jak workiem z ziemniakami. Kto latał w goglach z pozycji fotela pasażera, to wie, o co chodzi. Ogólnie, jeżeli chodzi o filmowanie samochodów dronem FPV, trzeba się do tego przekonać, znaleźć odpowiednie miejsce, zadbać o bezpieczeństwo na pewno, no i trzeba trochę wprawy. Ja już parę sesji robiłem takich, między innymi też działałem przy rajdzie, ale też nagrywałem i dla Forda, i nagrywaliśmy z Toyotą, Nissana i ogólnie jestem zadowolony. Mam wprawę, nie robi to na mnie jakiegoś specjalnego wrażenia. Wiadomo, że też delikatna jazda samochodem jest lepsza niż taka dosyć gwałtowna, a przy tej sesji mieliśmy sporo zakrętów. Natomiast jestem ogólnie zadowolony, dałoby się zawsze wyciągnąć troszkę lepsze ujęcia. Gdyby było więcej chmurek, też byłoby ciekawiej. Natomiast w porządku, sesja, kolejne przybliżenie i zbliżenie się do doskonałości. Wiadomo, że małymi, lekkimi kopterami nagrywa się łatwiej, one są zwinniejsze niż w przypadku na przykład Cineliftera z Red Komodo. No tutaj gdybym już latał tego typu dronem, to trzeba byłoby faktycznie każdą decyzję 10 razy przemyśleć. Natomiast tego typu loty dość spontanicznie, fajnie się latało. Oczywiście wymagały przygotowania, ale jestem zadowolony. Staraliśmy się wybrać bezpieczną, fajną drogę i mam nadzieję, że te efekty były w miarę. Kolory starałem się też dopasować w postprodukcji, więc to jest tyle, jeżeli chodzi o tą krótką sesję. Zostawiam ją, żeby mieć taką formę referencji, żeby można było też pokazać ludziom i podzielić się. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym.